30, tak? Czy mówiąc w ten sposób, możemy stwierdzić, że sprzedano około 2 050 386 stolet puszek piwa. Czyli mówiąc na koncernę, oczywiście to jest takie założenie, które sobie przyjęcie, żeby w jakiś sposób bardziej oskarżą może przedstawić. Jeżeli chodzi, przeliczyliśmy sobie również na pełnoletniego mieszkańca, biorąc na dane na stan 31 grudnia poprzedniego roku. Czyli jeżeli chodzi o pełnoletniego mieszkańca, to prawie 207 butelek czy przypada, tak? Na ogólną liczbę mieszkańców ponad 184, 185, tak? Jeżeli chodzi o piwo. Jeżeli natomiast chodzi, i można do tego jeszcze nawiązać, na przykład mówiąc, że jakie wydatki były, czyli na piwo, to dorosły mieszkaniec ponad 476 zł. Ogół mieszkańców 420 zł. Oczywiście to jest taka kalkulacja przyjęta na potrzeby przedstawienia tego. Przyjmując wartość butelki wina na kwotę 12 zł, możemy powiedzieć, że sprzedano około 27 352 butelek wina, co daje na pełnoletniego mieszkańca 2,7, tak, butelki, na ogół mieszkańców 2,3, można przyjąć za odpowiednią do 28. Jeżeli chodzi o wydatki na ten cel, to jest na mieszkańca dorosłego coś ponad 32 zł. Jeżeli chodzi na ogół mieszkańców, które oczywiście zakupy też może robić spoza miejscowo, czy tak te wyliczenia, i nie przyjmować jako pewnych jakichś. 27,60, tak? I jeżeli chodzi o alkohole, czyli krótkę, przyjmując wartość wódki, na przykład 21 zł, tak? To możemy powiedzieć, że sprzedano tych butelek 139 835. Mówimy o punktach na dobra. Czyli daje to nam, że około 14 butelek na ogół mieszkańców 12 butelek, tak? Z tego tytułu wydatki były 208 zł, jeżeli chodzi o dorosłego, 246, jeżeli chodzi o mieszkańców. I sumując teraz te wydatki, jakie zostały poniesione, czyli piwo, wino, wódka, jeżeli chodzi o dorosłego, to było 800, ponad 820 zł. Jak ja mówię, to jest taka kalkulacja, no cały czas powinniśmy dołożyć, że tak się odbywa. Jeżeli chodzi o ogół mieszkańców, 693. 30 groszy. W 2010 roku 8 017 778 zł. W 2011 roku 8 228 159 zł. W 2012 roku 8 473 529 zł. 2013 roku to był najwyższy rok, jeżeli chodzi z tych lat, które do porównania wzięliśmy. 8 908 333 zł. 46 groszy. W 2014 roku 8 350 382 zł. 6 groszy. W 2015 roku 8 543 663 zł. 93 groszy. 16, jeszcze raz powtórzę raz porównania, to co już mówiłem wcześniej, 8 358 943 zł. 58 groszy. Porównując sprzedaż z tego roku, gdzie zwiększyła się liczba punktów do sprzedaży w 2015 roku, nastąpił spadek, tak? Na kwotę 184 723 zł. Oczywiście spadek, jeżeli porównujemy piwo, wino i wódkę, to spadek nastąpi, jeżeli chodzi o sprzedaż piwa i wódki, a wzrost, jeżeli chodzi o wino. Także piwo spadek o 189 253 zł, wódka spadek o 45 054 zł, ponad, tak, to był spadek. A jeżeli chodzi o wino, wzrost o 49 624 zł. Także dziękuję, tak ogólnie.